Mamy kolejny telefon Kata. W zasadzie nie Kata, bo on jest pod marką Land Rover. I popatrzcie, Explorer, trochę tak. przypomina stylizacją samochód. Tu są nawiązania do tych kultowych terenówek, jeżeli chodzi o stylizację telefonu. Pokaż ten dolny grill taki fajny. Dolny grill, no to pokazuje dolny grill. Coś widać, widać widzicie, markę Land Rover. Widzicie, o tak to wygląda. No ale tak naprawdę killer featurem tego telefonu nie jest wytrzymałość, bo to w zasadzie no, jest jakby oczywiste. Nie jest specyfikacja, bo tu mamy 5 cali, Mediatek Helio X27, 4 giga RAM-u, 64 pamięci. Nie to jest najważniejsze. To jest, słuchajcie, telefon wytrzymały, a modułowy, tak, dobrze słyszycie, modułowy, popatrzcie. Tak wygląda. Tutaj jest wersja podstawowa. Widzicie styki? No i teraz możecie mieć moduł taki, z baterią dodatkową i do tego jeszcze z uchwytem na rower. Może podejdziemy, pokażemy jak to się zakłada. O. Widzicie? Uchwyt na kierownicę rowerową. Nic tu nie odpada, nic nie ma ochoty wylecieć. Telefon się pewnie trzyma. No a dzięki temu, że jest wodoszczelny z IP68, no to żadna podróż mu nie straszy. Będzie też taki fajny adventure pack z dodatkową baterią i tą pokaźną, jak widzicie, bardzo pokaźną. I to jeszcze jest prawie 4000 mAh. Z karabinczykiem do dowieszenia sobie telefonu na przykład do plecaka. A tak naprawdę to jest ten telefon Land Rovera, jaki widzimy, jaki oglądaliście przed chwilą, SOTE, czyli ze stykami na pleckach, z płaskimi pleckami. No dosyć ciekawe rozwiązanie i no, unikatowe w tej klasie smartfonów. Tak, no przede wszystkim też jest to smartfon specjalizowany, szczególnie dla tych, którzy rzeczywiście chodzą na długie, piesze wycieczki, którzy rzeczywiście mają do czynienia z zanieczyszczeniami, z błotem, z piaskiem, z wodą. Jest to smartfon z normą IP68, oczywiście z wytrzymałościami militarnymi, on może upadać, można rzeczywiście z nim sporo zrobić. A przede wszystkim można z nim przebywać na zewnątrz, szczególnie jeżeli się uprawia jakiś sport, czy to wyczynowo, czy to amatorsko. No tak. I wyświetlacz 5-calowy o klasycznych proporcjach Full HD. Niestety nie możemy Wam jeszcze podać ceny tego telefonu, bo po prostu jej jeszcze nie ustalono na nasz rynek. Natomiast warto się przygotować, podejrzewam jednak, na cenę w okolicy 4000. Znamy cenę europejską, 649 euro. No pytanie, jak ona się będzie miała do ceny w Polsce. W każdym razie wiemy, że telefon będzie w Polsce oferowany. Jakoś tak od kwietnia.